Witam Was, z tej strony Bartek. Dzisiaj zapraszam na recenzję kamery do monitorowania naszego domu bądź biura D-Link DCS2530L. Zaczynamy na sam początek od tego, co dostajemy w zestawie z tą kamerą. Generalnie muszę powiedzieć, że samo opakowanie od tego produktu jest bardzo estetyczne. Znajdujemy na nim dużo informacji o różnych atrybutach, atutach tego produktu, czyli oczywiście tej kamery. Samo opakowanie jest bardzo estetyczne, bardzo ładnie zaprojektowane. W zestawie oprócz samej kamerki otrzymujemy zestaw do jej przykręcenia. Fajnie, że mamy taką możliwość, możemy w dowolnym miejscu naszą kamerę przykręcić, tak więc jest to na pewno dość fajna sprawa. W zestawie otrzymujemy także kabel zasilający, natomiast tutaj mam takie przemyślenie, że biorąc pod uwagę to, że kamerę możemy sobie w dowolnym miejscu przykręcić, moim zdaniem kabel powinien być kapkę dłuższy. Znajdujemy tutaj również, jeśli chodzi o tą kamerkę, złącze micro USB, tak więc myślę, że nawet kiedy ten oryginalny zasilacz nam się gdzieś zapodzieje, bądź nam się po prostu zniszczy, dokompletujemy sobie osobną ładowarkę właśnie na złącze micro USB. W zestawie znajdujemy także dwie przejściówki do zasilacza na złącze, które znajdujemy w Wielkiej Brytanii, a także na złącze europejskie. Otrzymujemy także kartę instalacyjną wraz z kodem QR. Przechodzimy do wykonania samej kamery i tutaj chyba nie ma większego zaskoczenia. Kamerka została wykonana w głównej mierze z tworzywa sztucznego i to w sporej części z tworzywa sztucznego, które jest świecące. Generalnie gdyby był to smartfon bądź urządzenie, które po prostu często trzymamy w dłoniach, uznałbym to za wadę. Natomiast tutaj wiadomo, kamera gdzieś stoi, gdzieś jest przykręcona, tak więc ten świecący plastik nie powinien jakoś mocno nas drażnić swoimi wadami, czyli tym oczywiście, że może się dość łatwo porysować, a także tym, że niestety dość łatwo przylegają do tego materiału różne drobiny kurzu. Co mi się bardzo spodobało, to to, że kamera ma kształt okrągły i generalnie w pierwszej kolejności, kiedy zacząłem testy tego produktu, zastanawiałem się, dlaczego ona ma taki właśnie kształt. Natomiast potem stwierdziłem, że skoro możemy tą kamerę gdzieś sobie bez problemu przykręcić, to powinna być możliwość obracania obiektywu i rzeczywiście jest możliwość obracania tej części z obiektywem o 360 stopni, tak więc naprawdę jest to bardzo fajne rozwiązanie. Do kamery na stałe jest przytwierdzony również stojak. Stojak możemy w dowolny sposób odchylać od minus 15 stopni do 90 stopni z tego, co znalazłem w specyfikacji. Sam stojak od spodu również posiada takie specjalne elementy, które zapobiegają temu, że kiedy kamera gdzieś stoi na płaskiej powierzchni, żeby ona się po prostu nie przesuwała, tak więc również jest to dość fajna sprawa. Sama kamerka waży 105 gramów, tak więc wydaje mi się, że ta waga jest w tym wypadku jak najbardziej w porządku. Kamera ma również slot na karty microSD do pojemności 128 GB. Również, co mi się bardzo spodobało, to to, że z przodu mamy diodę LED, która informuje nas o statusie działania kamery, a także potrafi nam wskazywać, gdzie znajduje się najlepszy zasięg sieci Wi-Fi. Na pokładzie kamery D-Link DCS2530L znajdujemy obiektyw 2-megapikselowy CMOS o jasności f2,5, a także o kącie 180 stopni. Jeśli chodzi o kąt, muszę Wam powiedzieć, że ten obiektyw jest naprawdę bardzo szeroki, przez co odnoszę takie wrażenie, że kiedy kamerę ustawimy sobie w jakimś mniejszym pomieszczeniu, ta kamera z jednego takiego punktu w tym pomieszczeniu spokojnie obejmie całe pomieszczenie, tak więc to jest na pewno dość fajna sprawa. Odnośnie materiałów wideo możemy nagrywać za pomocą tej kamery materiały wideo 480p, 720p, a także 1080p. Jeśli chodzi o dwa pierwsze, w tym wypadku jeśli chodzi o 480p, a także 720p, nagrywamy przy 30 klatkach na sekundę. Natomiast jeśli chodzi o rozdzielczość Full HD, w tym wypadku nagrywamy tylko niestety w 15 klatkach na sekundę. Co mi się bardzo spodobało, to to, że kamera ma wbudowany mikrofon, dzięki czemu kiedy
kiedy oglądamy w aplikacji pogląd na żywo z naszej kamery, możemy również na żywo słyszeć dźwięk z danego pomieszczenia. Mikrofon jest na tyle czuły, że wydaje mi się, że nawet te większe pomieszczenia obejmie bez problemu, jeśli chodzi o gromadzenie dźwięku, tak więc jest to na pewno dość fajna sprawa. Oprócz tego kamera może nam wysyłać do aplikacji powiadomienia, kiedy wykryje w pomieszczeniu zwiększony poziom hałasu, a także kiedy wykryje ruch, co jest naprawdę dość przydatnym rozwiązaniem. Kamera ma również wbudowany tryb nocny, a także tryb dzienny. Fajna jest tego typu sprawa, że kamera może się w sposób automatyczny przełączać pomiędzy trybem dziennym, a także trybem nocnym. Kamerka wspiera sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Naszą kamerą możemy zarządzać z poziomu aplikacji MyDeLink Lite. Jest to również osobna strona internetowa, tak więc z poziomu naszej przeglądarki internetowej na komputerze również naszą kamerą możemy zarządzać. Aplikacja mobilna jest dostępna na system Android, iOS, a także na Windows Phone, tak więc cały przekrój platform mobilnych jest tutaj dostępny, jeśli chodzi o tą aplikację. Po uruchomieniu aplikacji pokazuje nam się tego typu interfejs. Warto na pewno wspomnieć o tym, że aby korzystać z tej usługi, musimy założyć sobie konto, którym potem do tej aplikacji będziemy się logować. Jeśli chodzi o sam ekran tutaj powitalny, mamy tutaj podział na zdalny, a także lokalny. Jeśli chodzi o zakładkę lokalne, po prostu aplikacja lokalnie w danej sieci Wi-Fi wyszukuje sobie dostępne kamery zdalnie. To oczywiście z każdego miejsca na świecie, kiedy tylko mamy połączenie z internetem, możemy po prostu zarządzać naszą kamerą, a także patrzeć, co się dzieje w pomieszczeniu, w którym jest ona zainstalowana. Odnośnie dodawania samych kamer, konfiguracja jest naprawdę niesamowicie prosta. Kiedy klikniemy sobie na zakładkę dodaj kamerę, tutaj możecie zwrócić uwagę, że wystarczy tak naprawdę zeskanować kod QR dostępny w karcie instalacyjnej, a potem aplikacja dosłownie prowadzi nas za rękę i konfiguracja przebiega w kilka minut, tak więc jest to na pewno bardzo proste rozwiązanie. Kiedy klikniemy sobie na wybraną przez nas kamerę, przechodzimy do tego typu podglądu na żywo. W tym momencie możemy na żywo po prostu oglądać, co się dzieje w danym pomieszczeniu, w którym kamera jest zainstalowana. Możemy również wyłączyć sobie strumieniowe przesyłanie dźwięku bądź włączyć. Możemy także zrobić zdjęcie tego, co kamera widzi w danym momencie. Mamy również możliwość zmieniania jakości, tak jak wspominałem, 480p, 720p bądź 1080p. Mamy również możliwość od razu nagrywania w dowolnym momencie tego, co kamera widzi. Fajne jest to, że i nagrania wideo nagrane w ten sposób i zdjęcia zrobione z tego miejsca, czyli z podglądu na żywo, zapisują się w pamięci naszego smartfona bądź tabletu, w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystamy z aplikacji MyDeLink Lite. Mamy także możliwość przełączania się pomiędzy trybem dziennym, trybem nocnym, również tryb auto. Oznacza to, że kamera może się w sposób automatyczny przełączać pomiędzy trybem nocnym, a także trybem dziennym. Kiedy klikniemy u góry na te trzy kropki, przechodzimy do takich, można powiedzieć, ustawień naszej kamery. Mamy podgląd na żywo, możemy odtwarzać to, co kamera ma zapisane na karcie microSD, która jest umieszczona w kamerze. Mamy również kilka ustawień, możemy tutaj ustawiać wykrywanie ruchu, a także dźwięku. Fajne jest to, że w wykrywaniu ruchu możemy po prostu zaznaczyć sobie obszar, który ma być aktywny do wykrywania ruchu, tak więc to jest naprawdę świetna sprawa. Również jeśli chodzi o wykrywanie ruchu, a także wykrywanie dźwięku, kamera, kiedy wykryje ruch bądź zwiększony poziom hałasu, może wysłać nam powiadomienie do naszego smartfona, także automatycznie rozpocząć nagrywanie. Mamy również w tym wypadku ustawienia sieci Wi-Fi, strefy czasowej, a także możemy z tego miejsca wyłączyć diodę LED dostępną w naszej kamerze. Mamy również ustawienia powiadomień push, możemy aktualizować oprogramowanie w naszej kamerze. Możemy także usunąć to urządzenie z aplikacji MyDeLink Lite. To jest na tyle, jeśli chodzi o test kamery D-Link DCS2530L. Ogólnie rzecz ujmując, jest to na pewno bardzo przyzwoity produkt, który może się sprawdzić jako kamera do monitorowania pomieszczenia w domu, czy też pomieszczenia w biurze. Jakość materiałów wideo stoi tutaj na całkiem przyzwoitym poziomie, według mnie adekwatnym do tego, do czego ta kamera została stworzona, tak więc naprawdę jest to produkt godny polecenia. Aktualną cenę tego produktu możecie sprawdzić w opisie. Jeśli ta recenzja Wam się spodoba, będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górze. Natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.